Sprawdźmy zatem, na co Polacy i Niemcy biorą kredyty. W Niemczech na pierwszym miejscu są własne cztery konty. 33% ankietowanych zdecydowało się na kredyt na nieruchomość. W Polsce w takiej samej sytuacji jest 19% pytanych. Polacy lubują się natomiast w zakupach na raty. 55% pytanych uległo już choć raz tej pokusie. W Niemczech tylko 28%. Zakup samochodu w obu krajach znalazł się na drugim miejscu. W Polsce kredyty na własne cztery kółka bierze 22% osób, w Niemczech 31%, a w Niemczech Wschodnich to nawet najczęstszy powód zadłużenia. 41% osób deklaruje, że samochód jest dla nich na tyle ważny, że nawet bankowe raty mu nie przeszkadzają. 42% Niemców nigdy nie zadłużyłoby się na urlop. W Polsce taki pomysł odrzuca 12%. Z kolei 62% Polaków i tylko 14% Niemców nigdy nie pożyczyłoby pieniędzy, by zorganizować uroczystość. Co ciekawe, 20% Niemców twierdzi, że w ogóle nie wzięłoby kredytu. Zdecydowane nie kredytom mówi zaś tylko 12% Polaków. Zarówno w Niemczech, jak i w Polsce coraz więcej młodych ludzi deklaruje, że jest gotowych na wzięcie kredytu.